Umiesz to tak jakby skwantyfikować? No tak, czy? Bo w czasach komunizmu, kiedy się wychowywałem, to większość była nikim i tylko nieliczni byli kimś, tak? Byli członkami partii lub tam prywatną inicjatywą, ale to była ona tłumiona. Więc tak naprawdę ludzie byli wychowani w tym, żeby się nie za bardzo wychylać i żeby cierpliwie czekać na mieszkanko, na pierwszy samochód może. Wielu się nigdy nie doczekało tego, samochód, tak? A teraz 18-latek Tesla sobie pomyka. No. Dzień dobry kochani, dzień dobry drodzy. Siadamy znowu z tatą na talk show Kowale Biznesu. Ruszamy z nowymi odcinkami. Bardzo dziękujemy, że nas oglądacie. I teraz tak. Ja jestem Tomek, przedstawiciel pokolenia Z. Moja profesja konsultant. Moje aspiracje duże. A co z tobą? No tak, Witold Kowalski, tatuś tego ancymonka. I tak, no zakładałem Telepizzę i Nike w Polsce. Nike prowadziłem 13 lat, teraz od 12 lat jestem niezależnym konsultantem, mentorem. No i mamy taką inicjatywę właśnie, żeby tutaj prowadzić rozmowy międzypokoleniowe. Tak, dziękujemy wam za wasz feedback. Wzięliśmy sobie to do serca. Chcieliście też widzieć większą dyskusję, bardziej zażartą walkę między naszymi poglądami. Mhm. A więc dostarczamy ją od dziś. Tak jest. Pierwszy temat, który bierzemy na warsztat. Czego dwa pokolenia mogą się nauczyć od siebie? Ja może zacznę, czego nasze pokolenie generacji Z może nauczyć się od was, boomerów. Wypisałem sobie tutaj trzy kluczowe bullet pointy, które ja uważam, że moglibyśmy się od was nauczyć. Pierwszy z nich: wytrwałość, pracowitość. Ja mam też, kurczę, wrażenie, zostaliście wychowani przez ludzi, którzy żyli jak Hitler żył, jak wojna się toczyła. To były mega ciężkie czasy. Pójście na studia po wojnie w najbliższe kilkadziesiąt lat, strzelam szczególnie w postkomunistycznej, no to już dużo później, ale w komunistycznej Polsce i później postkomunistycznej, no musiało być niemałym wyzwaniem i trzeba było faktycznie spiąć dupcie, żeby na nie pójść. Jeśli chodzi o drugi bullet point, pomyślałem o dyscyplinie. Ty też z tego, co w ogóle obserwuję, codziennie wstajesz o 6:00, od chyba zawsze, co jest dla mnie imponujące, ale to tutaj z dyscypliną chodzi mi też o dyscyplinę pod presją, czyli właśnie niezależnie od tego, jak się czujesz, niezależnie od tego, jakie emocje na ciebie oddziałują. Myślę, że też boomersi, wasza generacja bardzo rozumie, że nie możecie odpuścić spraw, że musicie się angażować, żeby rosnąć. Wrócimy do tego przy rozmowach o generacji, jak jest z naszą generacją, ale myślę, że macie taką świadomość, że jak chcecie przez coś przejść, to macie no po prostu świadomość, że to dużo kosztuje i może naprawdę kilka wyrzeczeń dobrych kosztować was. Więc boomersi, sobie zapisałem, że wypracowali skuteczne strategie zarządzania czasem. To właśnie odnoszę się do tego twojego wstawania rano może delikatnie i organizacji też. I to w momencie, gdy w ogóle wy nie mieliście dostępu do technologii, takich jak my. Ostatni bullet point. Perspektywa historyczna. Tutaj też oczywiście mówimy w kontekście biznesowym, czego możemy się oczywiście nauczyć od siebie, więc to też nie jest tak, że tutaj filozofujemy o wszystkim i o niczym, a stricte w kontekście biznesowym ten background historyczny może być naprawdę ciekawą cechą, którą się od was, od ciebie ja mogę nauczyć. Przeżyliście dużo naprawdę dziwnych momentów w swoim życiu, takich powiedziałbym globalnych, typu no, obalenie komunizmu w Polsce, to może nie globalne, a bardziej na skalę mikro, ale wielka recesja 2008, jakiś zamach na World Trade Center. Naprawdę to były te, takie wydarzenia, które moja generacja no nie odczuła, może oprócz ostatnio COVID-u i wojny w Ukrainie oczywiście. Więc wy możecie nam na pewno dużo powiedzieć o kontekście otaczającego świata i w sumie tak jak ja pracuję jako konsultant, to jest super przydatne, jeśli na przykład chcesz zobaczyć, jak się rynki kształtują przez makro zdarzenia. Więc uważam, że te trzy key points są super. Czego wy od nas możecie się nauczyć, twoim zdaniem?
Oj, to tak naprawdę to jest zazwyczaj to, czego starsze pokolenie może się nauczyć od młodszego pokolenia w zakresie technologii, postępu technicznego. Młode pokolenie wchodzi w to zdecydowanie szybciej. I, no i w związku z tym ta technologia, niektórzy starsi w moim wieku po prostu już odpadają i nie potrafią sobie z tym kompletnie poradzić. No ale zdarza się, że coś tam złapiemy od was. Niewątpliwie jak ja mam jakiś trudny problem z komputerem, no to ja się nad nim mogę męczyć 2 godziny, przychodzi synalek i to załatwia. Bo jeszcze kliknij tu, jest w zasadzie załatwione. Wczoraj tak? Formatowaliśmy w Excelu komórki. To było urocze. Tak. widzieć tutaj points of improvement. Ale tak, zgadzam się. Jeszcze w kontekście biznesowym, no to mówimy tutaj też o programach analitycznych, metodach researchu informacji w internecie. To jest super ważne, bo teraz jest masa. Za naszych czasów nie było internetu, więc jakby nie było tematu. No, to dla mnie to jest encyklopedię, w ogóle... kupował się encyklopedię, stawiało się na półkach i jak trzeba było jakiejś informacji zasięgnąć, to się tam ją otwierało. Albo się chodziło do biblioteki, tak? A teraz włącza się czy laptopa, czy komórkę i zasięg informacji jest nieograniczony. No, to jest przerażające i inspirujące jednocześnie. Dużo jest teraz agregatorów informacji internetowych, nie wiem, platformy porównywania cen. Jeśli nie wiem, mówimy też o perspektywie biznesowej, no to jak robi się badanie jakichś firm, to nie wiem, przeglądanie jakichś dokumentów finansowych w jakichś bazach danych, no to są faktycznie rzeczy, z którymi my się czujemy bardziej komfortowo. Przynajmniej mi się tak wydaje. Ale jest jeszcze jeden obszar, o którym chcę pogadać, to jest nauka tolerancji i równości. Co sądzisz, że tutaj możemy się wy możecie się od nas nauczyć? No, po pierwsze, pokolenie baby boomers mówi do pokolenia Z z pozycji wyższej siły, doświadczenia, tak? Ty jako dziecko byłeś przeze mnie w jakiś sposób oceniany, tak? Czyli jestem do dziś, myślę. Jestem do dzisiaj, więc to ocenianie z pozycji tego większego doświadczenia może być troszeczkę denerwujące i narzucające, oceniające, tak? I ostatnio siostra twoja jedna, jechaliśmy samochodem i nagle przechodziła przez ulicę dziewczyna, tak no, bardzo dziwnie wyglądała i mamusia Anetka mówi, kurczę, ale ona wygląda, nie? A siostrzyczka mówi, słuchaj, przestań oceniać, o co chodzi, przecież ona to robi. Jeszcze siostrzyczka w Londynie teraz 11 lat mieszkała, to już w ogóle wyczulenie. Tak, to akurat chodziło o drugą siostrzyczkę, ale... A, przepraszam. Ale to też, to w Amsterdam, była. To w Amsterdam. Ale rzeczywiście jak się w Londynie idzie ulicą i co jedna osoba to inaczej wygląda, inny ma kolor skóry, inaczej jest ubrana, to nikt nie mówi, o to dobrze, to źle. U nas jest to troszeczkę... Bywa inaczej, tak? No. I to starsze pokolenie ma większą tendencję do oceniania, tak? Według swoich kryteriów, tak? Moja generacja też mi się wydaje, że jest dość oceniająca, taka nawet trochę taka pasywna agresja, że więc tutaj nie jestem pewny, czy tutaj jak bardzo się różnimy. To jest ciekawy punkt, nie myślałem w sumie o tym wcześniej, ale to, co zauważyłem po tobie nawet, czy w ogóle po starszych ode mnie osobach z twojej generacji, to, że wy nawet nie przywykliście do tego, że okej, teraz powiem tylko ze względów edukacyjnych, że słowo murzyn jest... Odbierane pejoratywnie przez was. Tak. Pamiętam, kiedyś od razu zwróciłem uwagę na to, że ktoś to mówi, zamiast powiedzieć czarnoskóry. A myślę, że naszemu pokoleniu to wydaje się tylko grą słowną, tak? Czyli to nie jest, że chcemy kogoś obrazić, bo w elementarzu było murzynek Bambo w Afryce mieszka. I to, w elementarzu? Tak, na jednej z pierwszej lekcji. Tak? Wow. I to nie, źle się naszemu pokoleniu nie kojarzyło, tak? Ale tu, no tutaj Afroamerykanin... Afroamerykanin też pejoratywne? No tak, bo tak. Zakłada, że ktoś z Afryki pochodzi, tak jest, a tak nie, jest, nie tak. Każdy. No więc myślę, że starsze pokolenie często to uważa rzeczywiście tylko za grę słowną. A powiedz mi, jeżeli mówimy o czego się możecie nauczyć od nas, bo generalnie to tak, ja reprezentuję pokolenie Baby Boomers, a ty pokolenie Z.
ale my nie jesteśmy reprezentatywni. My mamy pewne tylko otoczenie w naszym pokoleniu, w swoim pokoleniu i ono też może nie być reprezentatywne, tak? Bo ty jesteś gdzieś z, powiedzmy, z tej, chodziłeś do jakichś prywatnych szkół, masz jakichś takich znajomych, ciekawych rodziców i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są osoby, które zupełnie, mimo że są z tego samego pokolenia, kompletnie inaczej się zachowują i tutaj te wszelkie generalizacje są być może nieuprawnione. Absolutnie, tak, tak. I tu może decydować tylko statystyka, tak. A ta statystyka mówi być może, że ty w pokoleniu Z i z twoimi poglądami jesteś w mniejszości na przykład, tak? Dobrze. A powiedz, czy pokolenie Z może się nauczyć od nas cierpliwości? Na pewno, na pewno. Tak jak mówiłeś, nie wiem, czy ja mogę mówić za generację moją, ale na pewno za siebie tak. Mhm. Ja jestem człowiekiem często niecierpliwym i właściwie cieszę się, że już jestem tego świadomy, to jest już połowa sukcesu, ale faktycznie chcę dużo, naraz. Szybko. Szybko. Też wrócimy do tego tematu w jednym z następnych odcinków, ale tak szybko powiem generalną myśl, która być może odpowie ci na pytanie. I to jest to, że my jesteśmy przyzwyczajeni do otrzymywania rzeczy, o które chcemy, prosimy już. My mamy wszystko pod ręką, cały internet świata, wszystkie zasoby, jakiekolwiek chcesz wiedzy, i możemy od razu siebie, od razu coś sobie wysłać, od razu do siebie napisać. I wiesz, kreowanie takiego ułatwiania sobie technologiami życia, tak? Uczy nas trochę podświadomie, że my chcemy mieć wszystko już. I zgadzam się z tobą, to na pewno możemy uczyć się cierpliwości od was, a w sumie jak wy tą cierpliwość zyskaliście? No bo umiesz to tak jakby skwantyfikować? No tak, bo w czasach komunizmu, kiedy się wychowywałem, to większość była nikim i tylko nieliczni byli kimś, tak? Byli członkami partii lub tam prywatną inicjatywą, ale to była ona tłumiona, więc tak naprawdę ludzie byli wychowani w tym, żeby się nie za bardzo wychylać i żeby cierpliwie czekać na mieszkanko, na pierwszy samochód może. Wielu się nigdy nie doczekało tego. Samochód, tak? A teraz 18-latek Tesla sobie pomyka. No, Tomek pożycza ode mnie samochodzik, przychodzi jak taki piękny piesek, robi, Tatusiu, jadę do narzeczonej, to byś może pożyczył samochód. Nie no, dziewczyny. Ja mu pożyczam samochód, ale jest pułapka, bo on jest wtedy niezatankowany i on musi dotankować. I to go strasznie denerwuje, że musi wydawać te pieniądze za te kluczyki, które dostał. I kto się dziwi? No i kto się dziwi? No dobrze, a drugie pytanie. Jak jest waszą... Czyli jeszcze kończąc tamto, cierpliwość, to musieliśmy być cierpliwi, bo nic do nas szybko nie przychodziło, tak? A z odpornością jak jest? No bo na co? Z odpornością na przeciwności losu. W firmie, w życiu? No, gdziekolwiek, bo znowu to pokolenie baby boomers wiedziało, że po prostu musi i zaczekać, i przejść przez wiele rzeczy, żeby do czegoś dojść. A wy czasami wychowani pod parasolem, to cokolwiek sobie wymarzycie, to tam, no dobrze, ja chcę samochód, mi, no dobra, to dwa razy wyrzuć śmiecie i dostaniesz samochód, tak, kupię ci samochód, niektórzy, tak, no a tutaj jednak to, że właśnie wychowujecie się czasami, część z was, pod kloszem, to też w sytuacjach takich ekstremalnych, gdzie tego klosza nie macie, to może być tak, że nie jesteście odporni na stres, na przeciwności. Absolutnie, tak? Absolutnie. No też czytałem statystyki, między innymi tam Deloitte'a z tego roku. I wiesz, naprawdę nasza generacja jest oceniana na o wiele bardziej podatną, na takie czynniki zewnętrzne, stresogenne. I faktycznie moim zdaniem głównie może wiązać się to... Właśnie to jest ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie, z czym to się wiąże. Myślę, że faktycznie dostajemy rzeczy szybko i czujemy, że jesteśmy może momentami upoważnieni. Że wiesz, że tutaj tyle jest różnorodności. Do dostawania, tyle... tak? Że jakby z góry wam się należy, czy tak? Także jest to
Jest to może częściowa odpowiedź na Twoje pytanie. Okej. Okay. A jak podchodzicie do nic nie robienia, ciszy, nudy? Czyli jesteś i nie jesteś niczym zajęty. Co się dzieje? Mogę mówić o sobie. Ja tak. Nienawidzę nudy. Mhm. Ja nie lubię widzieć, że nie mam wpływu na otaczający mnie świat. To jest też super cecha. To fajnie, że w sumie o to pytasz. To jest też to jest bardzo wartościowa cecha, którą wymienia się o naszej generacji, że my mamy bardzo głębokie poczucie sensu, zrozumienie, nie wiem, kryzysu klimatycznego, różnorodności kultur, ras, płci, pochodzenia. Więc siłą rzeczy jesteśmy też bardziej może elastyczni momentami, a z nic nie robieniem. Z czym cię ta nuda kojarzy? No siedzisz i nie wiem, nie jesteś umówiony z kumplem, nie jesteś umówiony z dziewczyną i co wtedy czujesz? Że muszę się czymś zająć. A nie, że rozkładam się na kanapie. A bierzesz wtedy telefon i scrollujesz sobie. Tak. Wiecie, to jest straszne w ogóle, no. Bo ja staram się jak najbardziej ograniczać telefon, chociaż siłą rzeczy, jak wracam po całym dniu z pracy i tam spotkałem się z kim miałem się spotkać, to przed snem lubię sobie na przykład przeglądać YouTube Shorts. Mhm. Ten, kto jest z generacji Z i to ogląda, jeśli też oglądacie YouTube Shorts, witam w klubie. W klubie beznadziejnym, ale to jest ta dopamina. My mamy rozregulowany system biologiczny, mam wrażenie, od takiego ciągłego triggeru w twoją atencję. Mm-hmm. To jest oczywiście już popularna opinia, że jesteśmy przewaleni informacjami, ale serio nas czasem trudno się ekscytujemy. Mhm. Wiesz, jesteśmy trochę tacy wypaleni, bo cały czas sobie regulujemy sztucznie tą dopaminę. Mhm. No i to jest problem. To jest, myślę, że też to pokolenie moje też w to wchodzi. Jak staniecie Facebook. No właśnie. Wszyscy boomerzy są na Facebooku. Wszyscy boomerzy na Facebooku nagle się odpalają, tak. A dla nas to jest już platforma troszeczkę... Już passé. Passé, no tak, ale u nas są Instagramy, Birille, TikToki, Snapchaty. Ale to są takie krótkie, szybkie, rozrywkowe informacje. Tak. Na przykład ja często przeglądam media społecznościowe za dużo, ale szukam tam też wiedzy, tak? Nie czystej rozrywki. Natomiast jeżeli ja na przykład stoję na... jestem w metrze albo w przejściu dla pieszych, to ludzie się nagle zatrzymują, od razu wyciągają telefony, bo oni muszą sprawdzić. Oni nie muszą sprawdzić, oni po prostu... Jest taki kult zajętości, nie? Jest. Że pójdziesz do metra, to już nie tylko młodzi ludzie siedzą. Jedna osoba, która czyta książkę, to jest, o Jezu, ale co to za dinozaur? Ale wiesz, co ci powiem? Rozumiem, skąd wychodzisz, ale widziałem jednak jakiś czas temu zdjęcie porównujące, zdjęcie z metra, chyba z ostatnich lat, gdzie każdy faktycznie siedzi na telefonie i zdjęcie jakieś powojenne, gdzie każdy jest w gazecie. To więc to też nie jest tak. Tak. Że teraz nagle każdy musi się zajmować czymś. Wtedy też już się ludzie zajmowali czymś, tylko gazety na przejściu formie. Dla pieszych nie otwierali, tak? Ktoś przeczytał gazetę i bum. Tego tak? Nie wiem. Nie? Natomiast czy wy nie dostajecie paniki, jak nie macie zasięgu waszej komórki? Po co zadajesz to pytanie? No, żeby ten, no bo... Znasz odpowiedź. Odpowiedź. No to dawaj, to jak jest, jak no, ona jest. No faktycznie... Nie ma zasięgu, nie ma życia. Słuchaj, no zależy, czy jesteś w tym miejscu, gdzie nie ma zasięgu, nie wiem, specjalnie tam pojechałeś, bo na przykład odpoczywasz. A czy tak specjalnie jeździsz, żeby nie mieć zasięgu? Szczerze? No. No, za miesiąc jadę na łódkę, no to tak. Sądzę, że tam zasięgu szukać za bardzo nie będę. Ale do brzegu nie będziesz podpływać, tak żeby tam z łapareczką. No właśnie, nie wiem. Wiesz co, widzę twój punkt widzenia. Widzę twój punkt widzenia, jak się zagalopowałem, no. Ale no, faktycznie coś w tym jest, faktycznie coś w tym jest. Mhm. Ale dobra, myślę, że w takim razie podsumujmy sobie to, co powiedzieliśmy i w następnych odcinkach najwyżej zgłębimy bardziej analitycznie i szczegółowo cechy naszej generacji, ale podsumowując, czyli tak, ja od was, my od was, ja od ciebie, możemy uczyć się pracowitości, wytrwałości, dyscypliny i perspektywy historycznej, czyli generalnego takiego bagażu doświadczeń, ciężkich wydarzeń, które przeżyliście. A wy od nas?
No tak, mówiłeś o tym, że my bardziej patrzymy na historię, tak? Mhm. Tobie na przykład Solidarność niewiele mówi, a gdyby nie Solidarność, to byśmy nie byli w wolnej Polsce, tak? I teraz to, co pewnie starsze pokolenie, na co bardziej zapatrzone, to właśnie w przeszłość, w historię i chciałoby na przykład teraz, nie wiem, władza mówi, no to musimy sobie jeszcze poradzić z prokuratorami z lat 50., z ich prawnukami, a wy bardziej patrzycie w przyszłość, tak? I mogę powiedzieć, że na wielu manifestacjach, jeżeli ten powód manifestacji nie dotyka was bezpośrednio, tylko dotyczy, nie wiem, praw jakichś i tak dalej, które to baby boomers chcą tracić, bo dla nich wolność jest bardzo ważną rzeczą, no to nas to bardziej dotyczy, bardziej tego chcemy i o to walczyć, a was de facto bardziej interesuje przyszłość, tak? Ja bym na koniec powiedział jedną rzecz i to dotyczy i tego nowego pokolenia twojego i mojego, że za mało my trochę się w ogóle zastanawiamy, tak? Bo jeżeli ja mogę cię czegoś, załóżmy, nauczyć, możesz coś zaobserwować, to ty musisz to przetrawić. I czy chcesz to w ogóle przetrawić, tak? Czy chcesz wyciągnąć z tego jakikolwiek wniosek? Bo na przykład w naszych relacjach czasami jest tak, że ja ci coś mówię, a ty jakby a priori to odrzucasz, tak? Bo jesteś moim rodzicem. No właśnie. I to tak, inaczej jakby inny boomer mi powiedział, no, tak, to może tak, ale wiesz, może tutaj linia ojciec-syn, czy w ogóle tak, rodzic-dziecko. Mimo bardzo dobrych relacji i dużego zaufania, to no jednak... No bo my chcemy zrobić coś... Samodzielnie. Tak. Znaczy, w teorii. No. Tak. Potem lądujemy na kolanach, prosząc o auto, kluczyki do samochodu. I jedynie ta pułapka, żeby zatankować, że tak powiem, przymraz w jakiej o takiej rozmowie. Dobra, z grzeczności nie zaprzeczę. No. Bardzo dziękujemy za atencję waszą na tym odcinku i do zobaczenia w następnym. Dziękujemy bardzo.